Kolejne nasze spotkanie jest poświęcone bardzo trudnemu tematowi, który oczywiście nie zostanie na pewno zanalizowany, nawet w skrócie przedstawiony w ciągu tego dzisiejszego spotkania, mianowicie tematem jest neoplatonizm. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. Neoplatonizm jest tak szeroki, tak jednocześnie głęboki, tak skomplikowany, że właściwie można by cały semestr poświęcić na zgłębianie neoplatonizmu. Dlatego dzisiaj oczywiście zajmiemy się zaledwie jakimś wstępem, czy wprowadzeniem do wstępu, może nawet bardziej tak. Zrozumiemy, czy postaramy się zrozumieć, czym w takim jakby najbardziej podstawowym wymiarze jest w ogóle neoplatonizm. Pomocą będzie nam tutaj, jest taki zarys historii filozofii ojca Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego, książeczka, która rzeczywiście w taki dość prosty sposób przedstawia nam faktycznie zarys historii filozofii. I tutaj, jeśli chodzi o charakterystykę neoplatonizmu, ojciec Bocheński pisze tak. Na tle ogólnego upadku tradycyjnej myśli greckiej, widocznego już od początku I wieku przed Chrystusem, gdy najwybitniejsi myśliciele zajmują się już tylko kalejdoskopicznym zbieraniem okruchów po dawnych filozofach, wyłania się powoli zupełnie nowa epoka myśli ludzkiej. Epoka ta jest scharakteryzowana bardzo ścisłym stosunkiem filozofii i wiary. Rozpoczyna się ona już przed narodzeniem Chrystusa na gruncie czysto pogańskim i jako pogańska, a nawet najczęściej wroga chrześcijaństwu, trwa do końca V wieku. W tym okresie na pierwszy plan wysuwa się myśl o Bogu. W przeciwieństwie do okresu klasycznego, w którym do idei Boga dochodziło się mozolnym trudem od dołu, myśliciele zaczynają tutaj od Boga. Że właściwie już to poznaliśmy przy okazji omawiania myśli Filona Aleksandryjskiego, przy okazji również omawiania medioplatoników, także ta myśl nie jest nam już obca, ale jakby wracamy po tym długim okresie do właśnie tej myśli. Zaczynamy teraz filozofię od Boga, jakby od końca można powiedzieć, bo o ile Bóg jest oczywiście początkiem rzeczywistości, to jednak filozofia dochodzi do Boga, no tak jak na przykład strażak, który gasi pożar, to rozpoczyna od tego, co jakby jest najbliżej jego, co płonie i dochodzi, krok po kroku dochodzi do tego elementu, który na początku zaczął płonąć, tak? No to rozumiemy, o co chodzi. I tak samo w filozofii. Najlepiej jest to widoczne w filozofii Arystotelesa, gdzie Bóg jest oczywiście zwieńczeniem całego świata. Jest no jakby podstawą, ale jednocześnie jest oczywiście odkrywany na końcu. Tak? Tutaj natomiast rozpoczyna się myśl od Boga. No i oczywiście w takim razie widzimy, że ta myśl będzie miała charakter bardzo mocno nachylony w kierunku zbawczym, że będzie myślą, która będzie właśnie przenikała się jakby z religią, że ta filozofia będzie miała wiele wspólnego z jakimś systemem trochę takim religijnym. Narzędziem poznania nie jest doświadczenie i logika. No, skoro nie rozpoczynamy od tego, co jest nam bliskie, no to nie możemy się opierać na doświadczeniu ani na logice, jeśli chcemy rozpoczynać refleksję od Boga. To jest zrozumiałe. A więc co będzie narzędziem poznania? Intuicja. Sparta z reguły, według wierzeń filozofów, oświeceniem przez bóstwo. Samo bóstwo pojęte jest skrajnie spirytualistycznie, jako coś tak wyniesionego ponad świat, że problemem staje się, nie jak dawniej, zbudowanie na zaobserwowanych fragmentach świata wyjaśniającej go teorii, ale zrozumienie, jak świat mógł powstać z Boga, jak ten świat, który nas otacza, tak mało doskonały, tak bardzo powiedzmy normalny, jak mógł powstać, w jaki sposób mógł zostać wywiedziony z czegoś tak wzniosłego, tak absolutnego jak Bóg. Świat ten jest pojęty odtąd stale jako odpadek, coś niższego, gorszego, więzienie duszy, najniższy szczebel bytu. Celem filozofii nie jest już nie tylko badanie przyrody, ale nawet nie etyka pojęta jak u stoików i epikurejczyków, lecz zbawienie duszy, powrót duszy do bóstwa. Właśnie. Powrót duszy do bóstwa to będzie szczególnie widoczne w refleksji neoplatońskiej. Przy czym cała teoria świata jest dziwnie pomieszana z mnóstwem mitologicznych szczegółów.
Trudno powiedzieć, czy jest bardziej filozofią, czy mitologiczną teologią pełną demonów, sił i bóstw mniejszych. Na szczęście u Plotyna, którego będziemy poznawać, jeśli chodzi o neoplatonizm, jeszcze tych elementów nie będzie. One się będą pojawiały w kolejnych, powiedzmy, jakichś mutacjach czy iteracjach tych zasad podstawowych, które będą tkwiły u podstaw refleksji neoplatońskiej, bo neoplatonizm będzie niezwykle zróżnicowany. Tutaj będzie bardzo wiele różnych nurtów, które wiążą się z rozmaitymi szkołami i w każdej z nich nieco inny będzie stosunek do owych mitologicznych elementów, a nawet będą to elementy magiczne, elementy teurgiczne. Teurgiczne, czyli to będzie jakby taki rodzaj magii, który ma za zadanie jakby posiadanie jakby pewnej władzy nad tymi bóstwami, tak, żeby móc wpływać na te boskie jakby elementy, tak, żeby one mogły być jakby. Chodzi o to, żeby je zaprząc do swoich jakichś celów. Tak? To nie jest tylko taka magia zwyczajna, polegająca na kontroli tego, co nas otacza, ale chodzi o to, żeby przyjąć kontrolę nad owymi siłami boskimi. To mniej więcej o to chodzi w teurgii. Teurgia się będzie wiązała z niektórymi, bardzo ściśle, z niektórymi prądami, nurtami w ramach neoplatonizmu. Tak? Czyli to widzimy, że to jest coś naprawdę takiego dziwnego, ale jednocześnie też chrześcijaństwo bardzo wiele będzie zaczerpnęło bardzo wiele z ojcowie Kościoła, chociażby święty Augustyn czy Dionizy Areopagita. No to nie jest może jakiś autor taki sam w sobie jakoś bardzo, bardzo jakiś taki, powiedzmy, wybitny, tak? Chociaż no też, ale nie na wschodzie, natomiast tam, gdzie żył, natomiast na zachodzie już jak najbardziej. U świętego Tomasza właśnie bardzo wiele mamy cytatów z pseudo-Dionizego Areopagity, no i oczywiście z Augustyna, wiadomo, że nie może być inaczej. A to są myśliciele, którzy bardzo przecież no, wiele zaczerpnęli, właściwie można powiedzieć, właśnie oparli się w swojej teologii na myśli neoplatońskiej, więc ona jest oczywiście niezwykle szeroka, jakby tak, tutaj jakby każdy może znaleźć coś dla siebie, można pewne elementy wyrzucić i zastąpić tymi, które znane są z objawienia chrześcijańskiego, katolickiego, tak, także ze względu właśnie na to, że tutaj jakby sposób uprawiania filozofii ma tak wiele wspólnego z intuicją, tak wiele wspólnego z jakimś oświeceniem, które zsyła nam bóstwo, z jakąś kontemplacją, a mało jest takiego elementu, powiedzmy, no takiego empiryczno, jakiegoś, powiedzmy, takiego, czy takiego też dialektycznego też, tak, polegającego na jakimś spokojnym, rozważnym, dokładnym badaniu różnych pojęć. Tego tak bardzo nie będzie, dlatego rzeczywiście można bardzo wiele takich odmian neoplatonizmu wytworzyć. Tak? Dlatego tutaj się możemy spodziewać bardzo różnych rzeczy, ale my poprzestaniemy na tych najbardziej, powiedzmy, takich racjonalnych, takich najbardziej, powiedzmy, greckich właśnie z ducha, takich najbardziej filozoficznych, a najmniej, powiedzmy, mistyczno-religijnych. Na pewno nie będziemy w żadne jakieś tam magiczne czy gnostyckie elementy wchodzić, czy odmiany tak, tej gnozy, czy tej właśnie tego neoplatonizmu, bo to nie ma w ogóle sensu żadnego, tak? Będziemy poznawać tylko to, co jest najprostsze i jednocześnie już w tym zobaczymy te najistotniejsze zasady, bo one będą właściwie niezmienne, tak? Będą się potem powtarzały w różnych wersjach. Pomieszanie teologii z filozofią różni w sposób najbardziej jaskrawy tę epokę od klasycznej epoki średniowiecza, które zdobyło się po ciężkich walkach z tym właśnie neoplatonizmem na jasne odgraniczenie obu dziedzin. I to jest oczywiście zasługa w dużej mierze świętego Tomasza, również Alberta Wielkiego, czyli mistrza świętego Tomasza. I teraz jeśli chodzi o źródła, z których będziemy korzystali, właściwie w dużej mierze będę się opierał na historii filozofii starożytnej w tom czwarty Giovanniego Reale, dlatego że tutaj on jako taki przekonany też, powiedzmy, platonik ma tutaj dość dużo do powiedzenia, a jeśli chodzi o dokładne analizy, to właściwie dwie takie znalazłem książki, które pokazują bardzo precyzyjnie, czym jest neoplatonizm. Pierwsze to jest Byt i istnienie filozofii Plotyna, autorem jest pani Dobrochna Dębińska-Siury. To jest książka, która rzeczywiście w bardzo i przystępny sposób, a jednocześnie bardzo głęboki pokazuje, czym jest neoplatonizm
samego Plotyna oczywiście, a druga to jest książka pani Agnieszki Woszczyk, Problem Hen i Aristos Dias, czyli tych zasad najbardziej podstawowych w Eneadach Plotyna również, dotyczy oczywiście Plotyna. I też jest to takie dość charakterystyczne, że jeśli chodzi o neoplatonizm, tutaj wyjątkowo dużo autorów właśnie wywodzi się z płci, należy do płci niewieściej. To jest dość taka charakterystyczna cecha. Chyba to właśnie bierze się, nie jest to chyba przypadek, to znaczy no przy tak małej próbce to jakby można zawsze to na karb przypadku złożyć, ale wydaje mi się, że trochę się wiąże jakby z charakterem tej filozofii, bo zobaczymy, że tutaj przez pewne jakby zasady, no, które są wszechobecne, no, ta filozofia jest po prostu trochę inna. Tak? Ona będzie rzeczywiście wymagała, dlatego też ciężko jest o niej mówić, bo tutaj wszystko jest ze sobą bardzo powiązane. Tak? Właśnie to jest jedna z takich bardzo charakterystycznych cech neoplatonizmu, że ostatecznie jakby wszystko się sprowadza do jednego, wszystko się wywodzi z jednego i do tego jednego jakoś wraca, wszystko jest ze sobą jakoś powiązane w jakiś taki dość złożony sposób, wszystko jest jakoś we wszystkim. Coś, co no, samo w sobie oczywiście, jeśli się jakby nie ustali tych granic dokładnie między tymi elementami całości, bardzo, bardzo łatwo możemy w ten sposób wpaść w pułapkę monizmu, tak, na powrót jakby, bo filozofia przecież z monizmu wyszła i rzeczywiście to trochę tutaj będzie takiego bardzo monistycznego, panteistycznego podejścia, ale oczywiście to już jakby u różnych autorów bardzo różnie jest rozwinięte i to już po prostu kwestia rozumienia tych zasad, one są po prostu bardzo ogólne. Też właśnie u świętego Tomasza często widać wpływ jego argumentacji, jego sposobie opisywania rzeczywistości, widać wyraźny wpływ takiej no właśnie neoplatońskiej filozofii, to przez Dionizego w dużej mierze. Także to u świętego Tomasza jest widoczne, tylko właśnie no ciągle jest różnica taka, że święty Tomasz jako ten, który kontynuuje i który jeszcze pogłębia filozofowanie w stylu Arystotelesa, czyli takie, które jest bardzo konkretne, takie właśnie realistyczne, wychodzące od tego, co jest dane w doświadczeniu zmysłowym i potem jest oczywiście jakby ciągle jakby odnoszone są wyniki tych badań filozoficznych do jakichś konkretów. Zawsze jest jakiś związek z konkretami, jednak u świętego Tomasza jest no właśnie bardzo ścisłe rozgraniczanie między różnymi bytami, czy też między jakimiś składami wewnątrz ontycznymi, takimi składnikami jakby bytu. Tak? U świętego Tomasza po prostu nie ma ryzyka pomieszania jednego bytu z drugim, a w neoplatonizmie zobaczymy, że to wszystko jest tak bardzo, tak płynnie jakby przechodzi jedno w drugie, że tutaj można się trochę w tym pogubić. Jest to rzeczywiście bardzo trudne. I trudno jest też mówić w szkole uczniom, właśnie o neoplatonizmie, ponieważ no, wszystko jest tutaj takie bardzo, bardzo takie powiedzmy no, jedno z drugim jakoś mocno połączone, powiązane. Więc wracając jakby do samego źródła tej refleksji, my już mamy właściwie pewnego rodzaju fundamenty, bo tak, z jednej strony mówiliśmy o Filonie Aleksandryjskim, a właściwie można powiedzieć, że filozofia Plotyna jest w dużej mierze zbliżona właśnie do refleksji Filona Aleksandryjskiego, dlatego że po pierwsze u Filona, pamiętamy, bardzo istotne było to, że Bóg jest transcendentny wobec świata, że jest po prostu jakoś ponad tym wszystkim, co możemy o nim powiedzieć. Tak? Transcendencja Boga była tam silnie podkreślona i rola też wobec tego jakiegoś czynnika, który będzie pośredniczy, jakiegoś pośredniczącego, rola owego logosu, tak? I jakby cała refleksja bardzo rozwinięta odnośnie tego sposobu oddziaływania logosu na świat, tak? w jaki sposób Bóg przez ten logos działa. To jest coś, co tutaj w jakiejś mierze też odnajdziemy. I nawet to określenie, które znowu od Filona, czy znamy to z filozofii Filona, że jest jakiś kosmos inteligibilny, jest taki świat pojęciowy, tak? Świat jakby intelektualny, tutaj znowu u Plotyna się pojawi jako druga hipostaza, jako umysł i no też właściwie jeszcze można więcej tutaj znaleźć takich analogii, ale pamiętamy też o tym, że podstawą również istotną jest medioplatonizm, czyli taki tak zwany platonizm średni. Pamiętamy, że tam
mieliśmy do czynienia z jakąś próbą połączenia tych najdoskonalszych takich koncepcji Platona z najdoskonalszymi koncepcjami Arystotelesa i jakby efektem była wizja rzeczywistości, też właśnie bardziej wizja Boga, która Boga i też oczywiście no, świata jakoś z Bogiem związanego. Wizja, która w dużej mierze będzie tutaj właśnie znowu rozwijana, tylko że według pewnego jednak specyficznego klucza. I tym kluczem, który takim brakującym elementem, którego tam nie było, a który tutaj się pojawi, to jest ten element, który zostanie przyniesiony wraz z filozofią neopitagorejską. Więc filozofia neopitagorejska, cóż to takiego jest? Pamiętamy, że Pitagorejczycy to jest przecież też przy okazji jakby omawiania orfizmu, tak, to też jakby wyszedł przy okazji pitagoreizm, bo one są ze sobą, to znaczy platonizm i pitagoreizm są ze sobą dość mocno związane, dlatego że pamiętamy, by te idee orfików zostały i w jednym i w drugim systemie jakoś filozoficznie rozwinięte. Są pewne wspólne elementy, chociażby metempsychoza, czyli wędrówka dusz, to, że dusza się po śmierci człowieka wciela, tak, kolejne ciało, no i również taki właśnie zbawczy charakter filozofii, który jest i u Pitagorejczyków, i u Platona. To się jeszcze pogłębi właśnie w neoplatonizmie. Jest filozofia jako sposób na to, żeby człowiek uwolnił się z elementu cielesnego, tak, żeby na powrót jakby stał się tym, czym był, czyli jakąś istotą czysto duchową. Ale także oczywiście Pitagorejczycy przede wszystkim kojarzą nam się z matematyką, z rolą liczby. Liczba jest właściwie istotą rzeczywistości. Wszystko się do liczby sprowadza i jeśli chodzi o Platona, to pamiętajmy o tym, że ten późny Platon, wczesna Akademia Platona, to jest nic innego jak znaczne rozwinięcie, pogłębienie właśnie tego pitagorejskiego pomysłu o jakby roli matematyki, tak? Platon próbuje potem ideę jakoś połączyć, powiązać z liczbami, też jego następcy, kolejni nauczyciele ci właściwie w akademii próbują też ten pomysł jakoś pociągnąć, realizować jakoś go w swojej filozofii, a więc liczba jako ten czynnik, który stoi ostatecznie u podstaw rzeczywistości, a to oczywiście jest znowu nic innego jak odniesienie do tego, co wiemy od orfików, tak? Czyli pomysł jakiejś zależności między jednością i wielością, wyprowadzanie wielości z jedności, ta wielość potem jakoś do jedności ma wrócić. Tak? Jedno, które stoi na czele całej tej hierarchii idei, oczywiście to jest taki Platon nie tyle z dialogów sokratejskich, to jest Platon z nauk niepisanych tak zwanych, ale to też właśnie znajdziemy w tej wczesnej akademii, starej akademii, dokładnie ten pomysł. I to potem neopitagorejczycy będą rozwijali, czy jakby będą próbowali pokazać, że cała rzeczywistość została wyprowadzona z jakiejś monady, z jakiejś jedna, z jakiejś zasady jedności, która potem też wskutek działania jakiejś zasady takiej podwójnej, jakiejś diady, jakby wyprowadza całą rzeczywistość. I tutaj, no właśnie, tutaj jakby wchodzimy już w pewne szczegóły konkretne. Mogę przeczytać, jak to wygląda u konkretnych myślicieli. Tu jeszcze warto tylko podkreślić, że neopitagoreizm rozwija się około pierwszego wieku przed Chrystusem, czyli to jest właśnie ten sam czas, który wiemy, że i mediaplatonizm, i Filon Aleksandryjski, to jest właśnie ten czas, kiedy zaczynają się pewne prądy takie, tak, w Aleksandrii nie tylko rozwijać i one powodują zainteresowanie właśnie taką tematyką. I tutaj też specyficzną cechą filozofii neopitagorejskiej jest to, że autorzy próbują właściwie pokazać, że tak naprawdę to Pitagoras już to wszystko wiedział, że tacy filozofowie jak Arystoteles, Platon, Sokrates tak naprawdę te najważniejsze swoje osiągnięcia, inspiracje czerpali, a zwłaszcza właśnie Platon, czerpali od Pitagorejczyków i od nikogo innego.
Więc tutaj będzie jeden z cytatów. Pitagoras do zasad zalicza monadę nieokreśloną diadę, tak? Czyli właśnie to jedno i jakaś diada. Zasady te dążą według niego, pierwsza do przyczyny sprawczej i wiecznej, którą jest umysł czy też Bóg, druga do przyczyny biernej i materialnej, którą jest świat widzialny. A więc jedno jest tą zasadą, która w sobie spełnia doskonałość, a diada jest tym elementem, który powoduje, że ta jedność staje się jakoś wielością, że z niej jakby dzięki tej jedności, tej doskonałości, ta dwoistość jakoś wyprowadza jako ta zasada bierna, daje jakby podstawę do powstania świata widzialnego, tego, co jest niedoskonałe. Tak to mniej więcej wygląda. Jest próba zrozumienia rzeczywistości jakby w pryzmacie takiego działania tych dwóch zasad, zasady jedności i zasady tej diady, jakiejś takiej dwoistości. I to jest bardzo charakterystyczne, tutaj można to znaleźć jeszcze u innych autorów. Pitagoras powiedział, że zasadą wszystkich bytów jest monada i że dzięki partycypacji w niej każdy byt nazywany jest jednym. Gdy monadę ujmuje się myślą jako tożsamą z sobą, wówczas jest pomyślana właśnie jako monada. Kiedy natomiast zestawiona zostaje z sobą jako z czymś drugim, wówczas wytwarza nieokreśloną diadę, którą nazywa się tak dlatego, że nie jest ona żadną z arytmetycznych i określonych dwójek, ale wszystkie one są dwójkami dzięki temu, że w niej partycypują. Czy to jest jakaś zasada stojąca jakby u podstaw dwójki jako takiej, tak? Właśnie taka zasada dwoistości. Tak samo jak mówią w wypadku rzeczy, które nazywane są jednymi. Dwie są zatem zasady bytów. Pierwsza monada, to dzięki partycypacji w niej wszystkie liczone jedności są pojmowane właśnie jako jedności, oraz diada, to dzięki partycypacji w niej wszystkie określone dwójki są właśnie dwójkami. Czyli mam do czynienia tutaj z takimi jakby ideami, które są ideami dla liczb, tak? Takimi zasadami, które z jednej strony tłumaczą matematykę, a z drugiej strony tłumaczą całą rzeczywistość. Stoją faktycznie u podstaw wszystkiego. I tutaj widzimy też, że nie tylko jakby rzeczywistość sprowadza się ostatecznie do pary tych dwóch jakby zasad, tak? Czyli tej jakby zasady jedności i zasady jakby dwoistości, która powoduje wielość, ale że ostatecznie nawet i jest jakby próba zrozumienia tej zasady dwoistości jako czegoś, co jest wtórne wobec jedności. Czyli jakby próbuje się już nie tylko w sposób taki właśnie dualny rozumieć rzeczywistość, tak, jako owoc działania tych dwóch zasad, ale ostatecznie ta zasada podziału staje się również czymś wtórnym wobec owej monady, wobec owego jedna. Czyli jakby cała rzeczywistość ma być wytłumaczona przez to jedno, tak? Z tego jedna wszystko wynika, wszystko w jakiś sposób jest wyprowadzone, tak? I to jest coś, co jakoś w zalążku właśnie już tkwi w myśli tej oryginalnej, platońskiej, jeżeli rozumieć jako myśl platońską właśnie to, co się pisze o właśnie tych naukach niepisanych tak zwanych, tak? Co jest przedstawiane jako nauka niepisana. Ale tutaj w myśli neopitagorejskiej jakby te elementy stają się bardzo ważnymi i mówi się o tym bardzo dużo, dużo jakby wysiłku wkładają ci myśliciele, żeby pokazać, że cała rzeczywistość jest jakby wyprowadzona właśnie z tej jakiejś abstrakcyjnej zasady. Tak? I tu pamiętajmy, że tutaj nie chodzi, ta zasada nie jest jakimś intelektem, jakimś umysłem, to nie jest Bóg taki powiedzmy osobowy, tak? Bo wiemy dobrze, że to wszystko, co jest osobowe, taki u Platona, taki powiedzmy demiurg jest poniżej w ogóle idei jako takiej, jakiejś nawet najmniejszej, a to są właśnie te zasady, które stoją u podstaw wszystkich w ogóle idei, tak? Czyli jakby takim zupełnie jakby pozaosobowym, tak można powiedzieć, bo to jeszcze jakby zupełnie nie ma na tym etapie jeszcze pojęcia osoby, ale ten Bóg właściwie, bo jest jakby takim Bogiem, tak? Ta zasada, z niej wszystko się wywodzi, i jednocześnie też do niej będzie wszystko potem dążyło, jeżeli jako filozofię rozumiemy też, znaczy filozofię rozumiemy w kluczu takim właśnie soteriologicznym zbawczym, tak? Czyli filozofia ma nas zbawiać, czyli my mamy dążyć do tej, z powrotem do tej jedności, z wielości, tego zresztą już u orfików to widzieliśmy, prawda? Że świat jest jakby z tej jedności wyprowadzony, ale ma potem wrócić z powrotem do owej jedności. Właściwie te same pomysły, o których już słyszeliśmy wcześniej, one tutaj są rozwijane i właściwie tu jest kilka jakby różnych etapów rozwoju takiej myśli, które spowodowały, że właściwie coraz bardziej
właściwie się no, jakby klimat tej epoki jakby zaśrodkował się właśnie w myśli Plotyna. Z bardzo ciekawą postacią Plotyn. Dlaczego? Dlatego, że jest taki cytat z Porfiriusza o życiu Plotyna. Plotyn, filozof naszych czasów, czuł jakby wstyd, że jest w ciele. Z powodu takiego nastawienia nie chciał opowiadać ani o swym pochodzeniu, ani o rodzicach, ani o ojczyźnie. O malarzu lub rzeźbiarzu nie chciał w ogóle słyszeć, do tego stopnia, iż nawet powiedział raz Ameliuszowi, kiedy ten go prosił, ażeby polecił zrobić swój portret. Oczywiście nie dość znosić to widmo, jakim nas przewlekła natura, lecz powinienem jeszcze sam z własnej woli pozostawić widmo widma znacznie trwalsze, niby coś naprawdę godnego widzenia. O najbardziej znaczących szczegółach życia filozofa powiemy w tekście, natomiast tutaj interesujące jest to, że właśnie, jeśli chodzi o jego życie, nawet szczegóły dotyczące jego życia są słabo znane. Wiadomo, że żył w III wieku po Chrystusie. Natomiast to pokazuje nam charakterystyka, że był to człowiek, który niewątpliwie pasował do systemu, który za którym stał, dlatego że no widzimy jakby zupełnie taką bardzo charakterystyczną cechę w przypadku tego typu filozofów, to znaczy uważanie materii, tego co materialne, za taki jakby element obcy, tak? Tutaj do tego stopnia, że jakby nie, można powiedzieć, że uważał to za coś takiego obcego, tak? Cielesność, można powiedzieć. Nie traktował to jako czegoś należącego do natury ludzkiej. I na rzecz, że materia właściwie nie jest w systemie Plotyna, jak zobaczymy, nie jest czymś złym, nie jest czymś moralnie jakoś tam złym, natomiast jest czymś najmniej doskonałym. To niewątpliwie jest prawda, to tak musi być. Po prostu tak na materii kończy się właśnie ten proces emanowania, proces jakby wypływu jakiegoś bytu. Tak? Także to tak mniej więcej wygląda. I teraz, ponieważ jest to sprawa dość trudna, więc dzisiaj powiem tylko o tym najwyższym, właśnie tej najwyższej zasadzie, z której właściwie wszystko emanuje, która stoi u podstaw rzeczywistości, czy na szczycie właściwie rzeczywistości. To jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że zupełnie inaczej niż u świętego Tomasza, gdzie jedno jest po prostu taką własnością tak zwaną transcendentalną, czyli jedność rozumiana jako coś niepodzielnego jest zamienna z bytem. Każdy byt właśnie jest niepodzielny jako byt i na tyle też, na ile jest bytem, na tyle jest niepodzielny, czyli im jest w większym stopniu bytem, im jest doskonalszym bytem, tym też większą jednością się charakteryzuje. Tak? To jest jakby tylko kwestia pewnego ujęcia intelektualnego. To po prostu jedność nic do bytu nie dodaje, ujmuje go tylko jako niepodzielony. Natomiast w myśli neoplatońskiej, tak zresztą już można się trochę spodziewać z tego, co już tu przedstawiłem, ale to jest rzeczywiście coś bardzo, bardzo mocnego, że w filozofii neoplatońskiej jedność jest wyniesiona ponad byt. Jedność jest właśnie tym, co definiuje tą najwyższą zasadę jedności, tak, tą monadę, z której wywodzi się ostatecznie cała rzeczywistość, przy czym właśnie ona już nie jest bytem. Ta zasada jest ponad bytem. Zasada jest ponad bytem, byt jest poniżej, byt jest wyprowadzony, jakoś wyamanowany z owego jedna, z tej jedności. Jedno może być utożsamione tylko z dobrem. A dlaczego? A to też dlatego, że Plotyn uważał się całkowicie za ucznia Platona i tak naprawdę uważał swoją twórczość za tylko pewną interpretację dzieł platońskich, a przecież Platon w państwie jako najwyższą ideę uznaje właśnie jedno, i to jedno jest utożsamione z dobrem, a więc jedno jednocześnie dobro. Czyli możemy powiedzieć o tej najwyższej zasadzie, że ona jest dobrem i możemy powiedzieć, że jest jednością, jednym i właściwie tyle, nic więcej powiedzieć nie możemy. Oczywiście tutaj będą jeszcze pewne konkretne epitety, które będą pojawiały się. Cóż możemy o tym jedno powiedzieć? Ono jest bardzo transcendentne, więc tak naprawdę właściwie prawie że nic, ale przynajmniej możemy jakoś próbować opisać. Więc tak, jednia jest, bo to czasem się to określenie, jednia się też używa, jednia jest bytem tak pełnym bytu,
tak realnym, najbardziej realnym, że wynosi ją to ponad wszystkie inne byty. Całkowicie przekracza naszą zdolność pojmowania, tym bardziej orzekania. Ale jednak również właściwie w sensie ścisłym nie jest właśnie bytem, jest jakimś ponadbytem. Tutaj tak to jest w Eneadach, sam Plotyn tak pisze. On, czyli właśnie ten absolut, jest przede wszystkim istotną i pierwszą przyczyną siebie i przez siebie i dzięki sobie sobą. Jest przedmiotem miłości i miłością samą i miłością siebie. Będąc zaś zarazem podmiotem pragnienia i jego przedmiotem, sam jest twórcą siebie i panem siebie i stał się tak, jak chce sam. No widzimy, że to są ciągle opisy takie dość poetyckie, powiedzmy, tak? Bo tak są też Eneady Plotyna, czyli to dzieło, które zawiera naukę Plotyna, tak są napisane. Widzimy, że to jest jakby sposób pisania, który od razu zdradza, w jaki sposób ta refleksja powstała, że jest ona owocem pewnej kontemplacji, właśnie takiej intuicyjnej, że nie jest to dzieło takie, powiedzmy tak, no, napisane w duchu takim naukowym. Tak trudno tutaj mówić o jakiejś naukowości. To jest owoc jakiejś kontemplacji, gdzie próbuje się za pomocą pewnych takich różnego rodzaju sformułowań wyrazić coś, co jest jakoś ostatecznie niewyrażalne. Tak? Bo tutaj z jednej strony padają określenia, że jest pełnią bytu, z drugiej strony jest jednak jakimś nadbytem, właściwie nie jest bytem, ale właśnie dlatego, że posiada w sobie pełnię. Tak? Więc jednia jest właśnie transcendentna, jest ponad czym? Przede wszystkim jest ponad umysłem. Umysł to jest ta druga, tak zwana hipostaza, czyli jakby druga postać bytu. Umysł jest właśnie tym, co odpowiada po prostu właśnie albo temu logosowi z refleksji Filona z Aleksandrii, albo też możemy to odnieść do, i to bardzo dobrze pasuje, do świata właśnie idei u samego Platona, tak? Znaczy, gdybyśmy to jedno oddzielili zupełnie, tak? To jedno, tą zasadę, tą monadę, powiedzmy, tak? U Platona, a świat intelektualny, świat idei uczynili właśnie takim odrębnym światem, światem, który tutaj jest nazywany umysłem, ale to nie jest umysł w sensie jakiejś istoty, że ona jest jakimś umysłem, tylko to jest umysł, który jednocześnie jakby on składa się jak z takich elementów właśnie z poszczególnych idei. Te idee tworzą umysł. To jest coś takiego, tak? Trochę podobnie to było u Filona. I jest bardzo ciekawą tutaj rzeczą to, że właśnie znowu taka znacząca niezgodność między Plotynem i świętym Tomaszem, bo dla świętego Tomasza nie ma żadnego problemu to, że Bóg jest umysłem, bo to, że jest on umysłem, że jest w nim ten element myślący i ten element myślany, tak naprawdę jakby nie powoduje żadnego zepsucia jedności i prostoty, bo Bóg przecież jest dla świętego Tomasza również jednością i prostotą. To jest oczywiste. Bóg jako ten pierwszy poruszyciel musi być jednością i prostotą, ale jednocześnie może być intelektem, może być umysłem, dlatego że ten, który myśli, w akcie myślenia się utożsamia z rzeczą myślaną i dlatego nie ma tutaj żadnego problemu. I Bóg może być intelektem, jednocześnie no właśnie myślącym o wielu jakby różnych rzeczach, tak poznającym siebie samego, poznającym te wszystkie rzeczy, które ostatecznie zostały stworzone i przecież poznającym również wszystkie inne rzeczy, które nie zostały stworzone, ale mieszczą się w tej nieskończonej Bożej mocy, tak, tak jest u świętego Tomasza, ale to nie psuje jego jedności. Natomiast u Plotyna jest tak, że właśnie myślenie, jakby, czy umysł jako taki jest jakby z definicji podzielony. Wobec tego nie może być, ten świat umysłowy nie może być tą pierwszą, najwyższą, tą hipostazą, najwyższym poziomem tego bytu. Tak? To jedno, które jest ponad tym wszystkim, nie może być umysłem. Musi być jakąś taką dziwną zasadą abstrakcyjną, ale jednocześnie, ponieważ świat umysłu wywodzi się z jedna, czy z tej jedni, jakkolwiek nazwać, z tej monady, wobec tego jednak ta zasada w sobie posiada tą doskonałość niższego stopnia, tylko jeszcze w stopniu wyższym. Tylko tego już nie można nazwać właśnie bytem, nie można tego nazwać umysłem. Więc ta zasada transcendująca to wszystko nie jest ani bytem, ani umysłem, ale jest za to jednością i jest oczywiście dobrem. Tak? Świętego Tomasza to wszystko jakoś współgra i nie ma tutaj problemu, bo Bóg oczywiście jest dobrem,
Bóg oczywiście jest bytem takim prostym, właśnie taką jednością, ale jednocześnie jest też intelektem i jest oczywiście bytem. Tak? Natomiast tutaj tego nie ma. Tutaj jest takie rozdzielenie tego wszystkiego. Wobec tego świat intelektualny, świat myśli znajduje się poniżej. Tak? To jest ta druga hipostaza. W jaki sposób ona powstaje, to wszystko jest znowu bardzo mistyczne i trudne takie do ujęcia. Tu nawet to zostało opisane, ale to zaraz może to przeczytam. Więc najpierw jeszcze Plotyn podkreśla nieskończoną moc owej tej jedni, tej zasady, że jest ona czymś nieskończonym. Jest czymś, tutaj jest kilka nawet zebranych z Eneat Plotyna, z tego dzieła, gdzie wszystko jest zawarte. Jest kilka takich epitetów, więc jest niebytem, nawet nazywa w ten sposób, że pokazać, że jest czymś ponad bytem, jest niebytem. Jest takim, jest bezkształtne, jest bezpostaciowe, ale właśnie dlatego, że jest nieskończone, nieokreślone, jest bez miary, ani tamto, ani to. Nie znajduje się nigdzie, jest samym jednym, całkowicie niepodzielnym i pojedynczym, tak jak punkt albo jedynka. Czyli widać cały czas, że jest czymś, co wymyka się jakiejś próbie klasyfikacji ze względu na swoją wielkość, transcendencję. To jest bardzo charakterystyczne w ogóle dla myśli neoplatońskiej, że absolut jest właściwie jakby poznawalny na drodze negacji zasadniczo. Czyli można powiedzieć, jaki nie jest. Jest właśnie tak wysoko, że możemy powiedzieć raczej, jaki nie jest. Ale ta jednia plotyńska to coś więcej niż tylko takie matematyczne jedno. To coś więcej niż twórcza i życiodajna, przepełniona bytem i koniecznością utworzenia najwyższa przyczyna. Bo właśnie to jest jeszcze ciekawe, że ona tworzy jakby, tak emanuje z siebie tą niższą hipostazę, ale nie tak jak Bóg chrześcijański, ze względu na, który działa ze względu na swoją wolę. Jest intelektem, jest jednocześnie wolą, tak? Znaczy posiada wolę, którą się sam utożsamia, bo jest bytem prostym, ale przecież wiemy dobrze, że Bóg mógł stworzyć świat i faktycznie to zrobił, ale mógł tego nie robić, że robił to właśnie za pomocą wolnej woli, aktu wolnej woli. Natomiast tutaj jest tak, że jakby w naturze tej jedni jest emanowanie z siebie. Ona jakby to robi nie ze względu na wolną wolę, bo nawet tutaj ciężko to przypisać, skoro ona nie jest żadnym bytem, więc w jakiś sposób to przypisać jakąś wolę. Po prostu w jakiś sposób to się dzieje, który nawet nie jest tak dobrze ściśle jakoś określony, bo to też jest jakby taka konieczność, ale konieczność wynikająca z jakiegoś wolnego działania bycia jednią. To znaczy jednia chce być jednią i to jest jakby wolne, w cudzysłowie, bo też nie ma tutaj mowy o jakiejś wolnej woli, ale kiedy już jest tą jednią, to musi już z konieczności emanować. Więc jest to tak dość taki, widać, że jest to system filozoficzny właśnie bardzo trudny do uczenia, bo jest to wszystko owocem pewnej kontemplacji. I tutaj jakby zacierają się granice między różnymi takimi, tak powiedzmy, pojęciami trochę i ciężko jest właśnie o tym mówić, ale tak to mniej więcej wygląda, że z jednej strony jest to działanie konieczne, ale z drugiej strony jakby konieczne płynące z takiej dobrowolnej akceptacji tej jedni wobec samej siebie. Tak? Zresztą w ogóle to, że ona sama siebie jakoś stwarza, no przecież to nie z punktu widzenia Arystotelesa czy Tomasza nie może rzecz sama siebie tworzyć, nie może sama siebie kreować, bo by to oznaczało złamanie zasady niesprzeczności, bo by to znaczyło, że jednocześnie jest w akcie i możności, co jest niemożliwe, jest sprzeczne ze sobą. Prawda? Bóg sam siebie nie stwarza u świętego Tomasza, po prostu jest. Nie jest jakimś samokreującym się bytem. Tak? Tutaj jest właśnie takie zupełnie, no widać, że przy takim systemie filozoficznym właściwie można powiedzieć, wszystko jest możliwe, tak? Jak w takich dobranockach, gdzie tam się, to wszystko może się wydarzyć, to tam sobie rysownik narysuje, to będzie. I tu trochę jest podobnie. Co można sobie różne tutaj elementy w to włożyć, dlatego też ten świat jakby wypełniony będzie w różny sposób, w różnych wersjach tej myśli, tak? Ale jednak jest ona bardzo ważna, dlatego staramy się to zgłębić. Więc widzimy, że jest to coś bardzo trudnego i jednocześnie jest ta myśl faktycznie taka no, ciekawa, ale bardzo trudne. Czyli to jedno z jednej strony jest jakoś ponad wszelkim takim opisem, niewiele możemy o nim powiedzieć, z drugiej strony
jednak posiada, właśnie dlatego niewiele możemy o nim powiedzieć, bo jakby zawiera w sobie wszystko i jeszcze jakby więcej, tak? Czyli jakby z siebie emanuje, ponieważ jest pełne, ale nie można powiedzieć, że właśnie tym jest, tylko czymś innym, bo nie jest bytem, tylko jakimś ponadbytem, tak? I też bardzo typowe dla neoplatonizmu będzie właśnie rozumowanie następujące, że wszystko jest w jakimś sensie we wszystkim. To znaczy, z jednej strony cała rzeczywistość, która wynika z tego jedna, chociażby ten świat intelektualny, te wszystkie pojęcia, idee, one się znajdują w jednu, one tam jakby są, jakby w innej postaci, tak jakby nie w sobie, tylko właśnie w niej jakoś. Ale z drugiej strony i właśnie w samych tych pojęciach znajduje się też owa jedna. Trochę tak jak na przykład, to akurat do pewnego stopnia jest właśnie u świętego Tomasza, bo jest takie, dość często to Tomasz stosuje takie myślenie, że jest jakby Bóg obecny, tak jak przyczyna jest obecna w skutku, tak? Że w jakimś takim stworzonym dziele jest Bóg obecny, tak jak jest przyczyna obecna w skutku, tylko że właśnie u świętego Tomasza jest to tak precyzyjnie wszystko określone, że nie ma tutaj ryzyka pomieszania pomiędzy jednym bytem i drugim, między stworzeniem a stwórcą. Tutaj zauważmy, oczywiście nie ma stworzenia, tutaj jest jakieś takie emanowanie z siebie, dokładnie to jeszcze w następnym odcinku powiem, co to jest to emanowanie. Nie jest to żadne stwarzanie z niczego, jest to takie trochę wylewanie się z jakby tego bytu, z jakiegoś nadmiaru. Można to trochę przedstawić na podobieństwo takiej kaskady wodospadów, tak woda, która się jakby przelewa z jednego tego pojemnika jakby do drugiego, właśnie taką kaskadą spływa jakby ten byt właśnie z tego, co posiada ten byt w całej pełni. On jest potem jakoś na każdym jakby niższym poziomie posiadany w jakiś mniej pełny sposób, ale ciągle jest to ten sam byt, można powiedzieć. Ostatecznie jakby prowadzi nas to do wizji, która tutaj właściwie od początku już groziła, czyli do takiej wizji mocno monistycznej, gdzie właściwie nie ma różnych bytów, bo te granice się między nimi zacierają, bo skoro w jakimś konkretnym elemencie, jakiejś konkretnej idei jakby dostrzega się ciągle tą jednię, która tam jest obecna, tak, i to będzie jeszcze na tych kolejnych, tych niższych hipostazach też to się będzie realizowało, czyli ostatecznie w każdym elemencie, nawet takim materialnym, bo one też przecież ostatecznie są owocem właśnie udzielania się tego duchowego bytu, na każdym takim elemencie jest jakby dostęp do najwyższego elementu, on ciągle jest jakoś obecny, ta jednia jest jakoś obecna we wszystkim. Właśnie wszystko jest we wszystkim, w każdym elemencie najniższym jest działający element wyższy, który aktualnie cały czas jakby działa i daje. To jakby istnienie, tak powiedzmy, ten byt jakby daje, a jednocześnie w tym wyższym też jest obecny ten element niższy, jako że jest to źródło, z którego musi to niższe wynikać. To jakby samo w sobie też u świętego Tomasza właśnie znajdziemy echa takiej myśli, tylko że tam będzie to dokładnie rozdzielone, także nie będziemy po prostu mieszać ze sobą tych bytów, a tutaj niestety jest to wszystko trochę tak pomieszane. I tak jeszcze tylko trochę tutaj powiem odnośnie tego, jakie są te niższe hipostazy jakby postaci bytu, bo nie kończy się to emanowanie, to jakby ten wypływ doskonałości, wypływ, bo bytu nie kończy się na umyśle, nie kończy się na tym świecie intelektualnym, świecie pojęć. Każde pojęcie jest właściwie takim jakim umysłem, tak swoją drogą. Natomiast kolejnym takim etapem jest po prostu dusza. Dusza, która jest właściwie jedna, ale potem dzieli się na poszczególne dusze i w ten sposób też dusze ludzkie są jakoś ukonstytuowane. Tak? W jakiś taki dziwny sposób z tej jednej duszy te wszystkie dusze, dusza świata, dusze ludzkie zaczynają powstawać i te dusze też właściwie w jakiś sposób powodują, że zaczyna istnieć materia zmysłowa, czyli ta zmysłowo poznawalna materia jest wobec tego też owocem działania tego właśnie elementu ponadmaterialnego. Tak? Nie ma tutaj jakiegoś takiego innego elementu, jak tylko ten właśnie ostatecznie, ta jednia, która z siebie wszystko emanuje. Tak? Czyli właściwie wszystko wywodzi się z tej jedni, z tego absolutu, który jest niepoznawalny, to się jakoś z tej jedności ta wielość jakoś wynika, jakoś jest wyprowadzona. Wielość na początku na poziomie intelektualnym, znaczy w sensie czystych pojęć intelektualnych, to co u Platona jest właśnie tym światem idei. Pamiętamy też, że u Platona pomiędzy ideami, a pomiędzy bytami zmysłowo poznawalnymi, tymi konkretami, był jeszcze cały świat bytów matematycznych, jednocześnie też dusze były na tym poziomie. To tutaj właśnie ten świat dusz, właśnie ta dusza, która jest jednocześnie, ta jedność duszy jakby zaraz powoduje całą wielość dusz,
I ta wielość dusz potem też powoduje, że zaczyna jakoś istnieć ten element materialny. Materia już jest na tyle niedoskonała, że już ten proces dalej toczyć się nie może i na tym się kończy. I tak to mniej więcej wygląda. Więc jest to niezwykle właśnie zawiłe i bardzo takie ciemne. Znaczy tutaj ciężko jest właśnie o tym mówić, bo zawsze się jakby ryzykuje, że się po prostu taki zamęt u słuchacza wytworzy. Tak? No jest to po prostu filozofia, która jest owocem pewnej duchowej kontemplacji, takiej bardzo religijnej. Bo teraz jakby celem tej refleksji oczywiście nie tyle jest jakieś budowanie obrazu świata, no bo w gruncie rzeczy tu wszystko jest tak naprawdę wyprowadzone gdzieś tak z jakiejś myśli. Tak? Przecież jakby cała ta wizja jest w dużej mierze jakby no taka, powiedzmy, pod wieloma względami można by jakoś inaczej sobie to wyobrażać. I tak faktycznie, dlatego tyle tych szkół powstało i każdy trochę inaczej sobie wyobrażał. Tak jak mamy wiele różnych odmian protestantyzmu, bo każdy może wziąć Pismo Święte i sobie coś innego wymyśleć. Tak samo tutaj można w wyniku tej kontemplacji duchowej można pewne szczegóły poprzestawiać. Jak ogólne zasady muszą pozostać niezmienne. Ale w ramach tych zasad, przecież bardzo ogólnych, można wiele tutaj szczegółów włożyć. I tak też faktycznie to zostało potem zrobione. Natomiast to, co tutaj jest takiego ważnego w tym wszystkim, jakby zrozumienie celu, po co właściwie taka wizja rzeczywistości, o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj nie tyle o zrozumienie rzeczywistości, zrozumienie świata, tylko celem jest właśnie to zbawienie. Celem jest nic innego, jak zjednoczenie się, ekstatyczne zjednoczenie się z owym absolutem, z tą jednią. Tak jakby, chodzi o to, że teraz człowiek jako istota duchowa i cielesna startuje z tego najniższego poziomu, i musi jakby wracać do tego poziomu, jakby najpierw tego czysto duchowego, tych dusz jako takich, potem tego czystego intelektu, świata intelektualnego, umysłu, a potem właśnie jakby wracać do tej jedni. I jakby własnymi siłami ma się wznosić, bo to wszystko jest czysto naturalne. Tutaj nie ma żadnej łaski, żadnej modlitwy w sensie takim nadprzyrodzonym oczywiście. To jest czysto naturalistyczne. I musi, ponieważ wywodzi się, w człowieku jest pewna boskość, tak? Jest ta iskra boskości, bo on jakby tak cały czas ma w sobie to tak naprawdę to działanie jedni w nim, tego działania absolutu w nim cały czas jest. I chodzi tylko o to, żeby teraz jakby wracać do tej jedni, do tej jedności, z której się ta wielość wywodzi. I tutaj widzimy, że to jest dokładnie nic innego jak rozwinięcie, takie bardzo szczegółowe rozwinięcie myśli, która jest widoczna u orfików, prawda? Że z tej jedności tam się poszczególne etapy tej wielości, w tych poszczególnych etapach wielość jakoś się wyrodziła, ale teraz trzeba wracać z powrotem, tak? Trzeba wracać do jedności, trzeba wracać do tej doskonałości. To jest dokładnie to samo. Czyli filozofia ma na celu zbawienie człowieka poprzez zjednoczenie z absolutem za pomocą właśnie jakiejś ekstazy, takie dojście do jakiejś ekstazy takiej religijnej, tak? To mniej więcej tak właśnie wygląda. Więc jest to zupełnie, ale to zupełnie, no, można powiedzieć, zupełnie odmienne od tego, do czego żeśmy się przyzwyczaili poznając myśl Arystotelesa, co inaczej też będzie oczywiście u Tomasza z Akwinu. Natomiast trochę podobnie do tego, co pamiętamy u Filona Aleksandryjskiego. Tam rzeczywiście pewne rzeczy były podobne, tylko że tam jednak mamy do czynienia z objawieniem, niepełnym jeszcze objawieniem Starego Testamentu, ale jednak z objawieniem. Tutaj natomiast jest to wszystko naturalistyczne, tak? Tutaj już nie jest potrzebna łaska, nie jest potrzebne jakieś takie, powiedzmy, to typowo Boże działanie wykraczające poza nasze możliwości. Tutaj wszystko jest efektem naszej własnej aktywności. Także to mniej więcej wygląda. I na tym chyba poprzestaniemy, bo jest to właśnie bardzo zawiłe. Na pewno jakieś pytania będą takie, tak? Tutaj też, no, ja nie dziwię się, że to jest naprawdę bardzo, bardzo złożone, jakby widzimy, że to jest trudne, tak? Ale właśnie te zasady, jeżeli dobrze są zinterpretowane, że jakby w tym bycie wyższego rzędu znajdują się te elementy niższego rzędu, które z niego jakoś są wyprowadzane, a jednocześnie w tych elementach niższego rzędu jest w jakiś sposób ten element wyższego rzędu, który działa, to jeżeli dobrze się to rozumie, to jest coś bardzo wartościowego. To u świętego Tomasza właśnie często widać, tak? Tylko że ciągle tutaj jest istotne, żeby rozróżniać, dobrze rozróżniać pomiędzy poszczególnymi bytami, tak? Natomiast w samej myśli tej neoplatońskiej jest to trudne, dlatego że on elementów od Arystotelesa raczej za dużo nie przyjmował i też no, krytykował Arystotelesa za wiele rzeczy, dlatego gdzieś została utracona pewna taka wrażliwość właśnie na rozróżnianie między bytami, bo żeby to robić, to potrzeba bardzo ścisłego stosowania tych pojęć przez Arystotelesa wprowadzonych właściwie do filozofii, pojęć, które akt i możność, materia, forma, tych pojęć, które będą nam
po prostu jakoś no, substancja, przypadłość również, czyli tych czynników wewnątrzontycznych, które będą po prostu pozwalały nam na ostatecznie na to, żeby byty od siebie odróżniać, a tutaj tego brakuje i tutaj się wszystko zaczyna jakoś zlewać ze sobą. Tak? No, a drugim problemem jest właśnie to, że to jest takie poetyckie, więc takie dość po prostu nieprecyzyjne, tak? Chociaż pociągające. Słodkie.